Cześć, siema, witam wszystkich w kolejnym odcinku z testowania Premixu. Dzisiaj Premix, który będziemy testować, jest to truskawka. On nazywa się E, po prostu literka E. Jest to truskawka, tak jak już mówiłem. Jest on oczywiście dostępny w sklepie Vape TechPoland, więc jeżeli będziecie chcieli sobie go zakupić, to możecie wbić z linku poniżej. Link oczywiście w opisie do ich sklepu będzie. Na początku jeszcze chciałem wam powiedzieć, że jeżeli wam się ten film spodobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę, możecie zostawić subskrypcję. Ja tutaj jeszcze sobie sprawdzę, jak to wszystko wygląda, czy ja mam go tutaj wystarczająco. Mam go wystarczająco, tego Premixu. Oczywiście będziemy go testować na Nordzie 4. Kit, także mam tutaj ustawione na 35 W. Naładowana bateria 52%, 905 buchów. I co jeszcze chciałem powiedzieć? To, że jeżeli będziecie wlewać, w sensie będziecie kupować jakieś premiksy, nie wiem, typu cola, grapefruit czy coś takiego, to nigdy nie wlewajcie do Norda. Dlaczego? Ogólnie miałem taką sytuację, że wlałem grapefruita z mentolem bodajże i kole. Wypaliłem grapefruita i wlałem sobie kole. I co się okazało? Pękł mi kartridż. Co to jest kartridż? Kartridż to jest to. To tutaj. Dlaczego pęk? Po pierwsze, jest plastikowy. Po drugie, nie wolno do niego wlewać premiksów z cytrusami, czyli właśnie takich grapefruitów i z miętą też, czyli na przykład cola i tak dalej. Arbus chyba też nie wolno wlewać. Ogólnie premiksów, które zawierają cytrusy, nie wolno wlewać. Po trzecie, temperatura. Jeżeli palicie i czujecie, że kartridż jest już po prostu mega gorący, to po prostu on może też pęknąć, no bo w końcu to jest plastik. Dlatego ja, jak sobie zamówiłem kolę i grapefruita z mentolem, to wlewam sobie do draga, bo tam jest Pyrex, czyli szkiełko. I to szkiełko wam nie pęknie, no bo wiadomo, no szkło nie pęknie, a plastik już szybciej pęknie, więc jeżeli chodzi o Norda, nie polecam wlewać premiksów z cytrusami, tylko na przykład takie coś jak truskawka właśnie, albo nie wiem, albo jabłko, to nie są cytrusy. Przeczytajcie sobie na necie, które owoce są z cytrusami, a które nie. Jeżeli ktoś ma właśnie tego Norda, żeby po prostu wam te kartridże nie pękały, bo wiem, że może niektórzy po prostu nie wiedzą, dlaczego im te kartridże pękają, więc dlatego teraz wam to powiedziałem. A ja już przechodzę do testowania tego premiksu. Pierwsze wrażenie robi takie, że rzeczywiście czuć tą truskawkę mega. Ja nie wiem, czy nagrywałem już kiedyś taki film, ale miałem też truskawkę i kiwi. Jak draga zakupiłem, to miałem truskawkę i kiwi. Było mega dobre i będę musiał chyba jeszcze raz jeszcze kupić, jak będzie dostępny. Tylko że był to premix od Duo i było to rok albo już 2 lata temu bodajże. Ale z Duo teraz premixów jest bardzo mało, bo przez akcyzę i w ogóle, tak samo z Mono. Szukałem na internecie i w ogóle nie ma nigdzie. Także będę musiał poszukać pewnie z jakiejś innej firmy. Czuć tą truskawkę. W sumie 35 W, no to tyle do ile jest moja grzałka. Czuć tą truskawkę rzeczywiście. Jest ona bardzo dobra, bardzo dobry smak tego premiksu. Więc myślę, że mogę go ocenić na takie 10 na 10 w sumie. Od razu z góry mówię, że jeżeli będziecie chcieli sobie go zakupić, to mówię na Vape Tech Poland. Klikacie sobie tam premiksy i tam wybieracie po prostu tą literkę E, czyli nie wiem, czy to firmę, czy co. I po prostu sobie go kupujecie. On kosztował chyba mnie z 25 zł, ale to był w weekend kupowałem. Oni w weekend zawsze mają przeceny, więc zawsze możecie sobie w weekend coś kupić, bo mają kozak przeceny po prostu. Jest git. Ogólnie jest git, więc tak jak mówiłem, 10 na 10 go oceniam. A jeżeli wy chcecie go kupić, to sobie go kupujcie. Ja na pewno z tych premiksów jeszcze sobie coś kupię. Myślę, że jabłko i coś tam, oczywiście nie z cytrusem. W sumie chyba mają same jabłko, a jabłko, jak mówiłem, też testowałem, było bardzo mega dobre.
Więc jak ten mi się skończy, a powoli już mi się w sumie kończy, bo tylko tego wylałem teraz do Norda, to sobie kupię to jabłuszko. Także co, tak jak mówiłem na początku, zostawiajcie subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. Dawajcie łapki w górę. I co, możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tym premiksie, jeżeli ktoś z Was go testował. A ja spadam i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.